Witać naszego gościa brawami, pan Marek Jurek, europoseł, marszałek Rzeczypospolitej Polskiej. Ale dzisiaj mamy akurat naszego gościa w charakterze autora książki. I o książce, która właśnie ma swoją premierę dzisiaj u nas w kawiarni Agere Contra, wydawnictwa Dębogóra, będziemy rozmawiać. Prawica na rozdrożu, notatki przedwyborcze. Ja jestem świeżo, panie Marku, po przeczytaniu lektury. Muszę powiedzieć, że czytało się naprawdę bardzo dobrze. Ma pan bardzo lekkie pióro, bardzo przyjemne, chociaż muszę przyznać, że w wielu miejscach zaskakujące. Ale zanim w ogóle przejdziemy do konwencji stambulskiej, zanim porozmawiamy o tych różnych normach i historii, która ma na nas wpływ, to myślę, że dzisiaj pierwszym takim punktem, który dla nas jest najważniejszy, to jest trochę definicja. I tą definicja, która myślę, że i dla nas jest najważniejsza, bo niestety dużo słów traci swoją tożsamość. Dużo słów rozumiemy w różny sposób. Więc zanim przejdziemy do tematu pana książki, to chciałbym, żeby pan powiedział, czym dla pana jest ta prawica i czym... O, miałem jakąś awarię, ale chyba nic się nie stało. I czym jest rozdroże, o którym pan mówi? Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję gospodarzom za to, że premiera tej książki właśnie w Agere Contra się odbywa. Co do zasady uważam, rzeczywiście no, teologia katolicka, teologia ascetyczna ma rację, kiedy coś chcemy w sobie pokonać, no to musimy agere contra, działać przeciw. To jest bardzo, bardzo dobra metoda. Staram się ją praktykować i w działalności, i wtedy, kiedy zabieram głos publicznie. Także bardzo się cieszę, że pod tym znakiem, pod tym hasłem będziemy to spotkanie odbywać. O tym, czym jest prawica, w pewnym sensie ja wiele razy miałem okazję mówić w Parlamencie Europejskim, aczkolwiek nie odwołując się do prawicy, bo teraz w Europie rządzą tak zwane our values i w imię tych our values, tam, prawda, można wszystko stosować, przymus w stosunku do poszczególnych państw, ograniczać debatę publiczną, zamykać konsensus, czyli tak naprawdę wykluczać część opinii publicznej z debaty. I ja wtedy zawsze, jak była ta mowa o tych our values, to zawsze mówiłem, że my mamy swoje wartości. To jest wiara w Boga i dziedzictwo chrześcijańskie, to jest suwerenność i tradycja narodowa, to jest rodzina i prawo do życia, to jest wspólna nadzieja na przyszłość. To jest wspólnota losu i wspólna nadzieja na przyszłość. I myślę, że powołaniem prawicy jest to, żeby być strażnikiem tego, co łączy. Po prostu tych wspólnych wartości, które łączą naród, łączą społeczeństwo, no bo prawica też powinna być wierna porządkowi naturalnemu, czyli nie jest tworem sztucznym, tak jak lewica, która powstaje z chęci zmiany świata, wręcz no, we Francji mówiono, że trzeba changer la vie, zmienić życie w ogóle i tak dalej, wymyślić jakiś nowy świat. Tymczasem powołaniem prawicy jest afirmacja tych rzeczywistości konkretnych, które widzimy. Afirmacja, ale ochrona i ta nadzieja na przyszłość. No, Arystoteles mówił, że państwo powstaje po to, żeby życie chronić, a działa po to, żeby było lepsze. No i to jest moim zdaniem kapitalny opis. Funkcja zachowawcza, funkcja rozwojowa. Nawet jakby to ktoś chciał, niech będzie postępowa nawet. Postępowanie w dobrym. Ale z tych dwóch pierwsza zawsze jest funkcja ta zachowawcza. No jak mówił książę Adam, najpierw być. No, dopóki jesteśmy, no to możemy działać, możemy coś budować i to jest prawica, tak jest jej. Takie jest powołanie. Natomiast to rozdroże, o którym mówię, jest dużo bardziej konkretne. To jest notatnik przedwyborczy, tak jak w podtytule tej książki napisałem. To jest książka, która daje obraz wydarzeń w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat, a jednocześnie rozterek, które przeżywamy, gdy myślimy o tym, no w jaki sposób zagwarantować Polsce przyszłość, wykonując władzę wyborczą w tym akcie, który będziemy teraz robić. Ona nie daje żadnych rekomendacji, nie jest to książka agitacyjna, ale opisuje pole naszego wyboru. Ja zaczynam od wydarzeń, które miały miejsce dokładnie 3 lata temu, latem 2020
2020 roku, w czasie wyborów, tych pamiętnych, bo one były w czasie COVID-u, tak, i to one były w czasie kwarantanny, te wybory. No i zaczynam od drugiej tury wyborów, dlatego że ta druga tura wyborów 2 lata temu pokazała rzecz skądinąd oczywistą, dlatego że każdy wygrywający prezydent w systemie 2 tur głosowania ma większość, ma większą większość w drugiej turze niż to poparcie, które zgromadził w pierwszej. Tylko że bardzo często politycy o tej różnicy nie pamiętają, a ona pokazuje tak naprawdę, jak mało co, taki konkretny fakt, że każda większość składa się z ludzi różnych. Jak napisałem, to jest książka dla wszystkich, również dla naszych oponentów, ale w sposób szczególny, ja ją w sposób szczególny, w pierwszym rzędzie, a potem kolejno do wszystkich, adresuję do tych, którzy wtedy głosowali na prezydenta w drugiej turze, należeli do tych 2 milionów, które zdecydowały o wyborze prezydenta Andrzeja Dudy, nie głosując na niego w turze pierwszej. I gdyby te 2 miliony ludzi nie zagłosowało tak, ja mówię w cudzysłowie, jednogłośnie, to znaczy, gdyby na przykład zagłosowało z tych 2 milionów tylko 3 na 4 osoby, gdyby to było tylko 1,5 miliona, to prezydent Duda wybrany by nie został, bo został wybrany większością 450 tysięcy głosów. Ale tylko dlatego, że te 2 miliony ludzi zagłosowało tak masowo, że ponad 3/4 z nich zdecydowało się pójść głosować, to dlatego no, dzisiaj większość dysponuje tą władzą, którą dysponuje. No, jedni się mogą cieszyć, inni się mogą martwić. Ja się bardzo cieszę, bo uważam, że prezydent Warszawy był ogromnym zagrożeniem dla kraju, szczególnie w perspektywie suwerenności jego poglądów na tą kwestię, ale też każdej innej. I tamto wydarzenie pokazuje, jak rzadko które, tą rozterkę, w której jesteśmy. Ale powiem więcej, no sytuacja takiej rozterki, no można uważać, że to dobrze, albo że źle, no, ale my wszyscy jesteśmy wychowani w szkole na literaturze romantycznej. Są narody bardziej klasyczne, jak Francja na przykład, ale my jesteśmy narodem wychowanym na kulturze romantycznej. Uważam, że taka rozterka to jest rozterka twórcza, że ludzie generalnie, jak idą głosować, to powinni przez chwilę się zastanowić, że głosowanie jako emocjonalny akt złości albo emocjonalny akt kultu ulubionej partii czy ulubionego przywódcy nie jest rzeczą dobrą. Emocje, afirmacje, wiarę należy zupełnie gdzie indziej adresować, wyżej i szerzej, więc rozterka jest rzeczą dobrą i wielu ludzi przeżywa tą rozterkę, której dało wyraz w 3 lata temu w czasie wyborów prezydenckich. Co piąty wyborca, który zadecydował o tym, że dzisiaj prezydent, że dzisiaj państwo ma ten kierunek, bo to byłoby zupełnie inaczej, gdyby prezydentura się zmieniła, byłoby jeszcze więcej konfliktów, jeszcze więcej, słabszy konsensus i tak dalej. Co piąty Polak swoim wątpliwościom dał wyraz już w pierwszej turze, co wcale nie znaczy, że te 80% wyborców Andrzeja Dudy sprzed 3 lat to byli ludzie bez żadnych wątpliwości oddając ten głos. I to jest właśnie o tej rozterce. Nie tylko jak głosować, ale w sytuacji tak podzielonych racji, co zrobić, żeby opinia konserwatywna, opinia prawicowa, opinia chrześcijańska miała optymalną reprezentację, żeby wynik wyborów był optymalny. Zanim przejdziemy do takiego najważniejszego pytania, które myślę, że się powinno pojawić, chyba że pojawi się od państwa, jak budzi się pan po wyborach, tak do końca nie wiemy którego, ale załóżmy, że to będzie któryś dzień listopada, to która opcja by była dla pana najlepsza i którą by pan widział jako najbardziej optymalną dla naszego kraju? To oczywiście pytanie to skieruję do pana na sam koniec, ale chciałbym się zapytać, bo przez wiele tutaj elementów pokazuje pan pewne zagrożenia, pokazuje pan też te bardzo dobre strony. Wiele osób, kiedy słyszy o pewnych konwencjach, szczególnie na przykład stambulskiej, to właściwie coś było kiedyś, jakiś czas temu, to chyba nie było nic takiego złego, zresztą te wszystkie traktaty to są czasami wprowadzane czy nie, a pan tutaj poświęca dosyć sporą część książki na wytłumaczeniu tego, skąd jest ten problem z tą konwencją.
I do pana się chciałem zapytać, dlaczego pan uważa, że ona jest tak wielkim zagrożeniem i dlaczego przez ten cały okres, no powiedzmy od czasu jej utworzenia do dnia dzisiejszego, ona budzi kontrowersje i niestety ma w sobie tak dużo zagrożeń? Zawsze tak było, przynajmniej przez ostatnich no, ponad 100 lat, ale szczególnie tak jest w naszych czasach, w XXI wieku, że realizacja interesu narodowego, czy szerzej, realizacja dobra wspólnego narodu wymaga działań na polu dużo szerszym niż granice własnego kraju. Żyjemy w świecie otwartych granic, co nie jest nawet najważniejsze, bo najważniejsze jest to, że żyjemy w świecie otwartej przestrzeni informacyjnej, w świecie coraz większej przenikalności językowej, coraz łatwiej się porozumiewamy między sobą. Narody są w ogromnym stopniu uzależnione od kultury, w której żyjemy i do której wspólnie należymy, od trendów, które w niej panują, ale również od tego, jak te trendy na przykład, szczególnie przez tą klasę polityczną dziś rządzącą w Europie, przez liberalną klasę dominującą w państwach Europy Zachodniej, w Unii Europejskiej, że ta klasa polityczna, ona dąży do utrwalenia tych zasad i tych trendów w prawie międzynarodowym, w tak zwanych standardach. Co to są tak zwane dobre praktyki, o których się dzisiaj często mówi, czy te standardy. Że się mówi na przykład, trzeba bardzo dobrą definicję, co to są standardy praw reprodukcyjnych. To są te prawa reprodukcyjne, które zostały wprowadzone już w jakimś kraju i które jako standardy się przedstawia. I to zupełnie na serio. I to tak działa. Między innymi dlatego, że istnieje rzeczywiście międzynarodowa opinia liberalna czy międzynarodowa opinia lewicowo-liberalna. Jej dokumentem służącym do wielorakiego przymusu w stosunku do państw, szerzenia ideologii gender, przebudowywania wychowania szkolnego, dokonywania tej wielkiej przemiany pojęć, którą widzimy w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat, jest konwencja stambulska. Ja poświęciłem jej jedną część tej książki tylko, ale rzeczywiście pierwszą, bo nazwałem ją prostym testem wiarygodności. Wydaje mi się, że w zdrowej demokracji to jest tak, że jeżeli ktoś będąc w opozycji głosuje przeciwko czemuś, i dosłownie zaraz, parę miesięcy potem zdobywa władzę, znaczy, czy raczej otrzymuje władzę od społeczeństwa wykonującego suwerenną władzę wyborczą w wyborach powszechnych. Jeżeli otrzymuje tą władzę, no to przeciwko czemu głosował, zmienia po prostu. No bo skoro był przeciwko czemuś, no to zmienia i odwrotnie, no skoro głosował za czymś w opozycji, to potem realizuje to w rządzie. Dlatego nazywam to prostym testem wiarygodności, dlatego że wyliczając tych bodaj, nie pamiętam, 12 chyba racji, dla których ta konwencja powinna być jak najszybciej wypowiedziana, mówię o pierwszej racji, którym jest zdrowie życia publicznego. No że skoro dzisiaj partie, które głosowały wtedy przeciwko temu, mają w Sejmie jakieś pewnie 60% miejsc, czy może trochę mniej, bo to jest i Prawo i Sprawiedliwość z wszystkimi ugrupowaniami tam współpracującymi. To jest i większość Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest i Konfederacja, to powinny to zmienić. A mówiąc krócej, no, wydaje mi się, że wielki błąd popełniają politycy, którzy nie biorą tego pod uwagę, że wszystkie ich sukcesy polityczne, całe ich powodzenie życiowe pójdzie na marne, jeżeli nie przekażą swoich wartości swoim dzieciom, jeżeli coś pęknie w rodzinie między nimi a tymi, którym przekazują swoje życie fizyczne, swoje wartości moralne, swoją pamięć i tak dalej, co ma większą wartość. Na tym bardziej to jest w skali narodowej, ale ten pierwszy argument jest tak ad hominem do polityków, żeby się naprawdę zastanowili nad sobą właściwie czemu oni służą, jaki świat chcą budować, co chcą osiągnąć przez to, co robią i tak dalej. Tyle starczy, można by te 12 powodów jest w książce.
to troszkę pociągnę ten temat, ale dochodząc do innych elementów, bo mówimy, właściwie pan tutaj napisał taki cytat, który aż zapisałem sobie, bo mi się on niesamowicie spodobał i daje naprawdę taki poziom dobry chyba zrozumienia, że różne prawa i różne normy są dla wszystkich i to właśnie oznacza równość. Napisał pan, skoro Francja niosąca pochodnie postępu leży na moralnych antypodach zacofanej Polski, to nic dziwnego, że to, co u nas miało naruszać praworządność, we Francji jest właściwie konieczne. Tę logikę unijna klasa rządząca uznaje za oczywistą. Jest fakt, że w grudniu w Szwecji jest zima, a w Argentynie lato. To przecież płaskoziemcy tylko tego nie mogliby zrozumieć. Skąd bierze się takie podejście? Bo jak właściwie patrzymy na dzisiejszy hejt, który dotykamy, to hejt jest tylko w tę stronę, kiedy my pokazujemy, mam tu na myśli środowiska chrześcijańskie, prawicowe, że coś jest nie w porządku, coś jest sprzeczne z biologią, z pewnymi działaniami. To jest hejt. Ale w drugą stronę, no to tego hejtu w ogóle nie widać. Wielka polska socjolog, jeden z największych umysłów współczesności, mówię to z tym większą przyjemnością, bo teraz naszą oponentką polityczną, przynajmniej moją, to znaczy Jadwiga Staniszkis, ona napisała, że cechą tej opartej na nominalistycznej filozofii kultury liberalnej dzisiaj na Zachodzie jest to, że poszczególne decyzje polityczne czy akty prawne nie wynikają z przyjętych zasad, tylko odwrotnie. To zasady dobiera się po to, żeby uzasadnić najzupełniej wolontarystyczne, arbitralnie podejmowane decyzje. I akurat to, o czym pan mówi, no ja o tym piszę bodaj w takim fragmencie o zagadce praworządności, że jak to z tą praworządnością jest, że no na przykład jeżeli prezydent Macron, którego miłośnikiem nie jestem, uważam, że znieważył naszego premiera, o czym też pisze, no ale akurat ma całkowicie rację, jeżeli rząd zakazuje robić zdjęcia policjantom po to, żeby potem wystawiać ich na cel i żeby organizować gwałt przeciwko nim, to po pierwsze chroni ich prywatność, bo to ich rodzin, bo wbrew tym wszystkim teoriom liberalnym człowiek, społeczeństwo nie składa się z jednostek. Społeczeństwo składa się z jednostek i z rodzin i społeczności i tak dalej. Tak wygląda każdy naród, który nie został zszlachtowany i nie jest właśnie sproszkowaną masą. I jeżeli atakuje się, tak jak u nas atakowano w czasie tej nadwiślańskiej rewolucji październikowej, 3 lata temu, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli próbowano atakować dom pani Godek, bo ona akurat się przeprowadziła, nie pocelowali, pod zły adres trafiali, tak jak atakowano, pod domem urządzano hece pana Bąkiewicza, to uderzało w jego rodzinę. No ja podaję najdrastyczniejszy przypadek byłej prezydent Radomska, a dzisiaj posłanki, pani poseł Milczanowskiej, no, która ma niepełnosprawne dziecko i w Wejnie urządzono pod jej domem, gdzie mieszka jej niepełnosprawne dziecko i tak dalej. W każdym razie uważam, że w takich sytuacjach, przeciwstawiając się takiej kolektywnej nienawiści, albo wystawianiu ludzi na cel takiej kolektywnej nienawiści, to akurat rząd francuski zrobił bardzo dobrze. No ale ktoś powie, że to jest ograniczanie wolności słowa. No, ale ten dylemat można bardzo prosto rozwiązać. We Francji to jest ochrona dobrego funkcjonowania służb publicznych, a w Polsce to jest ograniczanie wolności słowa. No i to jest bardzo logiczne. Jest, proszę Państwa, to jest, jeszcze raz powtórzę, tak jak pan to zastało, to jest tak logiczne, jak to, że w tej chwili w Argentynie jest zima, a w Polsce jest lato. Na świecie nie jest jednakowo. Tylko o ile to akurat, że na antypodach jest zima, a u nas jest lato, zależy od praw fizyki, to w Unii Europejskiej i w działaniach tej dziś rządzącej klasy politycznej to jest wynik ich woli politycznej, całkowicie arbitralnej, no ale służącej lepszemu światu. No. Chciałbym teraz troszeczkę przejść do takiego punktu już typowo politycznego. A mianowicie moje pytanie
Albo na samym początku może zadam Państwu taką zagadkę, chociaż tu jesteście Państwo ze środowiska trochę też politycznego, więc pewnie będziecie może to pamiętali. Pan zawarł fragment, tutaj znalazłem całość, a potem przejdę od razu do pytania. Chciałbym zapytać się, jak Państwo myślą, w kogo zasadach funkcjonowania jakby w deklaracji partyjnej takie zdanie, taki cytat miało miejsce. Fundamentem cywilizacji Zachodu jest dekalog. Wierzymy wspólnie w trwałą wartość norm w nim zawartych. Nie chcemy, by państwo przypisywało sobie rolę strażnika dekalogu, ale państwo nie może pozwalać, by jedni, łamiąc zawarte w nim zasady, pozbawiali w ten sposób godności i praw innych albo deprowowali tych, którzy nie dojrzeli jeszcze do pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Dlatego zadaniem państwa jest roztropne wspieranie rodziny i tradycyjnych norm obyczajowych służących jej trwałości i rozwojowi. Dlatego państwo winno ochraniać życie ludzkie, tak jak czyni to dziś obowiązujące prawo w Polsce, ustawodawstwo, zakazując również eutanazji i ograniczając badania genetyczne. Ktoś z państwa wie, jaka to partii może być deklaracja? Jeszcze raz? Jeszcze raz pan powie, bo nie Donald Tusk. No to pan trafił za pierwszym razem, bo to jest deklaracja programowa Platformy Obywatelskiej. Ideowa Platformy Obywatelskiej, która obowiązuje przez 22 lata do dnia dzisiejszego. Panie Marku, moje podstawowe pytanie brzmi, można wierzyć politykom? Ja piszę, że ludzie, którzy szczególnie w czasie głosowania konstytucyjnego w 2007 roku z tamtego grona dali wyraz temu, że naprawdę traktują serio te zasady, no dzisiaj są często poza platformą. No, tak chyba jak, tylko pani Jolanta Fabisiak jeszcze jest. Chyba tak, no z łaski, bo ona tak ma być taką dowodem na, żywym dowodem pluralizmu, prawda? Albo odwrotnie biorąc, no właśnie wyjątkiem potwierdzającym regułę, że to, co dla pani Fabisiak, to już nie dla nikogo innego, bo wystarczy jedna pani poseł Fabisiak i tak dalej. W każdym razie, no Bogusław Sonik jest już poza Platformą, Janek Rokita też jest poza Platformą, a pułkownik Konstanty Miodowicz nie żyje po prostu. Pan minister Gowin. Tak, i to ludzie, którzy wtedy traktowali to serio, no ale ciekawsze jest to, że dzisiaj pan przewodniczący Tusk powiedział, że on nie będzie tolerował żadnego posła, który nie chciałby przyjąć jego nowej aborcjonistycznej polityki, bo nie będzie sobie wstydu robił. No rzeczywiście byłby wstyd, gdyby ktoś mu w partii to zacytował, no ale to wyraźnie to jest taka aluzja, że jak ktoś będzie takimi kwitami wymachiwał, to się może przynajmniej z polityką instytucjonalną w ramach tej partii pożegnać. Tylko pytanie właściwie w tym wszystkim, co robi opinia publiczna? Dlatego, że wiecie państwo, no, Konstytucja Rzeczypospolitej mówi, że partie polityczne muszą przestrzegać elementarnych reguł demokracji. No, opozycja, to jeszcze to konkretyzuje, mówi o rządach prawa, bardzo słusznie. Jestem entuzjastą rządów prawa, i dobrze ustrukturyzowanych oczywiście, i żeby prawa wyższego rzędu, z praw wyższego rzędu wynikały prawa niższego, a w ich ramach mieściły się decyzje. Ale proszę państwa, no co to ma wspólnego z praworządnością? No w jaki sposób lider partii może zobowiązywać członków tej partii do łamania jej deklaracji ideowej? No jeżeli to nie jest gwałt na praworządności, jeżeli to nie jest twierdzenie, że władzy można wszystko, no to co właściwie oznaczają rządy prawa? Ja uważam, że po tym, jak tutaj dla pani Fabisiak zrobiono taki rewizyjny wyjątek, bo ją zdaje się, że w pierwszym ruchu wyrzucono z partii, a potem przywrócono. Ale po wyrzuceniu ministra Biernackiego i towarzyszy z Platformy Obywatelskiej, to właściwie, gdyby tak te rządy prawa traktować serio, no to Prawo i Sprawiedliwość miało pełne podstawy, czy dowolna inna grupa posłów w Sejmie, żeby złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wniosek po prostu o stwierdzenie zgodności z działania z Konstytucją Platformy Obywatelskiej.
No ale to mi trochę ta teoretyczna hipoteza, że tak można, przypomina sytuację, kiedy ja sam tak zrobiłem. Bo ja w 2007 roku złożyłem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z konstytucją działalności samoobrony. Chodziło wtedy o to, że nieżyjący już pan marszałek Leper zagroził swoim posłom, że jeżeli któregoś, nie tylko, że jeżeli któryś wystąpi, a jeżeli któregoś wyrzuci, znaczy zażądał od swoich posłów podpisów, takich cyrografów, że jeżeli któryś z nich zostanie choćby wyrzucony, znaczy nie tylko wystąpi, ale nawet wyrzucony z partii, to zwraca mu, zdaje się, zarobki czteroletnie i tak dalej. Czyli że tak było pod sankcją wywłaszczeniową. Wywłaszczenie, wydaje mi się, że wywłaszczenie to jest bardzo ostra kara. To jeszcze nie jest banicja, ale już prawie wyrzucenie człowieka z domu i tak dalej. No ja wtedy zgłosiłem z urzędu, jak marszałek Sejmu, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, no i muszę powiedzieć, że udało mi się wtedy, jak odchodziłem z urzędu, to był taki sondaż Rzeczpospolitej. 41% ankietowanych odpowiedziało, że starałem się jednoczyć Sejm, 25%, że dzieliłem. Inni mieli zdania, ale że tak powiem, bilans był bardzo korzystny. I wtedy to był jeden z tych momentów, kiedy udało mi się Sejm zjednoczyć. No bo na komitecie politycznym miałem problemy w swojej partii. No, że Marek, no tak bez zastanowienia na koalianta i tak dalej. Marszałek Komorowski, wtedy wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej mówi, do czego my dojdziemy, jak już Trybunał będzie mógł oceniać, czy partie działają legalnie, nielegalnie, no to co to będzie, mówi, to jest jakaś przesada, no można lubić, czy nie lubić samoobronne, ale co to ma być, no. Inni jeszcze mocniej atakowali, proszę Państwa. No, rzeczywiście, może to jest... Pan marszałek bał się już o przyszłość swojej partii wtedy. To jest problem, ale podobno mamy autorytarną władzę, więc się dziwię, że ta autorytarna władza nie skorzystała. Mamy autorytarną władzę, która twierdzi, że walczy z partią antypaństwową, no więc miała, że tak powiem, okazję wykazać jej to, że rzeczywiście łamie normy konstytucyjne i tak dalej, nic w tej sprawie nie zrobiła. Ale zostawmy to. Najważniejsze jest tutaj to, że lider partii, który grozi działaczom swojej, politykom swojej partii, że uniemożliwi im kandydowanie do parlamentu, jeżeli będą powoływali się na deklarację ideową tej partii, to jest naprawdę, proszę Państwa, coś niebywałego. To jest przejaw takiej tyranii moralnej, która pokazuje, że naprawdę my się powinniśmy poważnie zastanowić, czy te konstytucyjne normy parlamentaryzmu, że posłowie kierują się ślubowaniem poselskim, że ich mandat jest wolny, że podejmują własne decyzje, że każdy z posłów reprezentuje cały naród, to znaczy nie jest delegatem swojego samorządu na przykład, którym wcześniej działał, tylko ma mieć przekonania na temat spraw ogólnonarodowych i tak dalej. No co z tym, co z tego jest w rzeczywistości, jeżeli ambitny, partyjny lider, który nie chce się wstydzić, że jego deklaracje polityczne, że w spełnianiu swoich deklaracji politycznych może trafić na przeszkody, mówi, że on wrzuca do kosza deklarację ideową, a kto mu ją będzie przypominał, to zostaje wykluczony tak naprawdę z życia politycznego. No jest to sytuacja groźna i moim zdaniem, tak się pomału zbliżamy do istoty rzeczy, bo moim zdaniem ta sytuacja pokazuje największy problem, wobec jakiego staniemy na jesieni w wyborach. Ja bym chciał w takim razie jeszcze raz doprecyzować to moje pytanie. To jeśli, może nie tyle, czy wierzyć politykom, ale któremu z nich na przykład wierzyć i na jakiej podstawie podejmować takie decyzje, które pozwolą nam rzeczywiście to zaufanie nasze tej drugiej osobie ofiarować. Do fideizmu mają skłonność wszyscy ludzie. No my wszyscy chcielibyśmy polegać, nie wiem, na kupujemy samochód na rekomendacji sprzedawcy, na radach przyjaciół, czy chcielibyśmy wierzyć w polityków, za którymi możemy pójść. Ale tak naprawdę wierzyć należy Bogu. Wierzyć należy, ja to w co wierzę, to co tydzień w kościele mówię, ale na ogół śpiewam. A na ogół śpiewam to, w co wierzę i w to należy wierzyć. Natomiast
trzeba mieć zaufanie do tych, których popieramy i musimy mieć nawzajem do siebie zaufanie, trzeba szukać ludzi godnych zaufania, ale właśnie ten problem wiarygodności, no to w pewnym sensie ja stawiam w centrum tego, co dzisiaj Państwu przedstawiamy. No, kierując się taką prostą, bardzo zdrową maksymą Stefana Kisielewskiego, który mówił, że przyszłość, kto z nas wie, jaka będzie przyszłość, to nic nie wiadomo. Możemy przypuszczać, ale nic nie wiemy, ale parę faktów z przeszłości znamy. I te fakty, te konkretne deklaracje, one, że tak powiem, wskazują na linię działania tego czy innego człowieka, wskazują na wiarygodność i tak dalej. I moim zdaniem ta wiarygodność jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Ja nie będę, nawiązując do paru wątków, nie opowiadamy całej książki, więc jeżeli kogoś z Państwa będzie interesowała i znajdziecie Państwo czas, to przeczytacie. Ale ja uprzedzę, że ja piszę o jednym, że naprawdę nie łudźmy się, że dzisiaj ci liderzy partyjni, którzy dzisiaj ubiegają się o większość i tak dalej, że będą się kierować zobowiązaniami wobec nas i tak dalej. No, będą się kierować okolicznościami życia wyborczego, swoimi planami, wskazaniami sondaży, a my jedynie możemy na podstawie tego, co wiemy, szczególnie w tym krótkim czasie, który możemy oceniać, który bezpośrednio prowadzi nas do tej najbliższej przyszłości, my możemy oceniać kierunek ich działania i wiarygodność. Ale też to, co jest bardzo ważne i na co zwracam uwagę, że my sami powinniśmy pamiętać o wartości naszego głosu. To, co się zdarzyło, co nie jest niczym niebywałym, ale ja po prostu traktuję to jako taki przypadek wart opisania. To, co się zdarza w każdej turze, w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale co się zdarzyło w 2019 roku. Te 2 miliony ludzi i tak dalej. My powinniśmy pamiętać o tym, jak głosowaliśmy. Powinniśmy, tam akurat to widać wyraźnie, że nie wszyscy, że wiele z tych głosów było warunkowych. Ale w wyborach do parlamentu nie mamy dwóch tur, po prostu raz zagłosujemy, ale my powinniśmy pamiętać, dlaczego głosujemy i za czym głosujemy i potem się tego domagać. Ja wydaję tę książkę po to, żeby przede wszystkim budować opinię publiczną, bo wychodzę z założenia, że w takiej kompletnej Rzeczypospolitej, w takim porządku publicznym, godnym miana Rzeczypospolitej, najważniejszą instytucją i od której zależy tak naprawdę przyszłość, to jest opinia publiczna. My często nie doceniamy, nawet nie myślimy o tym, co robimy głosując, jako o władzy, a to jest władza wyborcza. Święty Tomasz napisał w XIII wieku i moim zdaniem to jest genialna myśl socjologiczna, że narody, które długo żyły pod władzą oligarchii, długo żyły pod władzą tyranii, a pisał to człowiek, który takiej tyranii, jaką my przeżyliśmy, nie znał, bo tyrania totalitarna, despotyczna władza zdarzała się w tamtych czasach. Ktoś był okrutny, niszczył swoich przeciwników, czasami nawet ich rodziny i tak dalej, ale tych narzędzi kontroli społecznej, którym było poddane całe społeczeństwo, nie było. Nie znał. A pisał, że te społeczeństwa, które żyły długo pod władzą tyranii, z reguły bardzo łatwo poddają się oligarchii. Dlatego, że ludzie chcą zamienić jedynie złego pana na dobrego pana. Złą władzę, która nam dokuczała, na dobrą władzę, która z nami się zaopiekuje. A tak naprawdę nie na tym polega republikański w znaczeniu rzymskim, nie w tym znaczeniu nowoczesnym, tylko republikański, taki rzymsko-republikańskim powiedział, porządek polityczny. On polega na tym, że my cały czas stawiamy wymagania rządzącym, a przede wszystkim cały czas opinia publiczna, bo wymagania mogą być lepsze lub gorsze, ale opinia publiczna jest strażnikiem prawa, tych nadrzędnych praw, wartości konstytucyjnych i wartości metakonstytucyjnych, które tak dzisiaj są dotknięte tym nihilizmem konstytucyjnym, z którym mamy do czynienia, który deklamuje, że prawda, tu złamano prawo, tu nie tak powołano sędziego, tam nie tak za wcześnie podjęto decyzję i tak dalej, ale który
ma kompletnie gdzieś zarówno wartości zapisane w naszej konstytucji, a przeniesione z tradycji, jak i całą doktrynę, która przez 30 lat je potwierdzała. Dam Państwu dwa przykłady. Przecież w 2020 roku, podejmując orzeczenie w sprawie ochrony życia, Trybunał powiedział tylko rzeczy, które wcześniej w 1997 roku powiedział Trybunał pod przewodnictwem profesora Zolla, dziś wielkiego autorytetu opozycji i ciągle wykonującego swój urząd w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesora Safjana. To oni napisali to orzeczenie. W 2020 roku Trybunał tylko sentencję tamtego orzeczenia powtórzył, że warunkiem praworządnej demokracji jest szacunek dla życia człowieka w każdej jego fazie. W 2021 roku Trybunał, przypominając pierwszeństwo Konstytucji Rzeczypospolitej nad regulacjami międzynarodowymi, tylko powtórzył całe orzecznictwo konstytucyjne Trybunału z lat 2003-2006, kiedy wręcz Trybunał powiedział, że gdyby regulacje unijne miały pierwszeństwo przed Konstytucją Rzeczypospolitej, to rzeczywiście układ akcesyjny byłby z nią niezgodny. Ale dlatego, że ten układ respektuje demokratyczny charakter państw, które tworzą Unię Europejską, tylko dlatego, że ten układ uznaje pierwszeństwo porządku konstytucyjnego każdego z tych państw, bo niby na jakiej zasadzie działa większość, jeżeli nie na podstawie konstytucji gwarantującej prawa wszystkich i tak dalej, to byłaby holokracja czysta. Tylko dlatego, tak Trybunał Konstytucyjny wtedy mówił, tylko dlatego, że Unia Europejska to respektuje, dlatego układ akcesyjny jest z konstytucją zgodny. 2021 rok tylko powtórzył to, co ćwierć wieku wcześniej już powiedziano. I proszę Państwa, no ale z tym się nawet nie dyskutuje. My mamy do czynienia z kompletnym nihilizmem konstytucyjnym, wobec którego, jak mówię, te wszystkie przypadki z jednej czy z drugiej strony woluntaryzmu, arbitralności, nawet dezynwoltury konstytucyjnej, to jest tylko cień, słaby cień tego nihilizmu w stosunku do praw podstawowych Rzeczypospolitej, który tak, z którym naprawdę mamy bez przerwy do czynienia. Powiedział pan... Ze strony tej ekstremistycznej opozycji. Żeby było jasne, bo to żona mi często zwraca uwagę, że ja się wypowiadam bardzo ogólnie i czasami nie ma tej kropki nad i. Więc żeby było jasne, tej ekstremistycznej, coraz bardziej brnącej w skrajność do granic wojny domowej opozycji. To chciałbym, żebyśmy cofnęli się jeszcze troszeczkę, bo powiedział pan, że powinniśmy rozliczać polityków po tych wyborach z tego, co obiecują. Ja pamiętam te wybory, kiedy mnóstwo moich znajomych, ja byłem wtedy na studiach, było entuzjastycznie nastawionych do pewnej koalicji, która miała mieć miejsce. Do koalicji PO-PiS. Jakby się cofniemy do tamtego momentu i sobie przypomnimy, to jest dla nas czymś w rodzaju aberracji tamten okres, ale z drugiej strony, jakbyśmy na to popatrzyli, no nie wyszedł pewnie mariaż, który miał być no, jednym z najwspanialszych wydarzeń dla naszego kraju, bo w tamtym momencie to myślę, że najbardziej liberalne osoby z PO byłyby dzisiaj uważane za konserwatystów. Jakby pan się spojrzał na tamten okres jeszcze troszeczkę wcześniej, i nawet jakbyśmy chwilę się nad nim zatrzymali, no nastąpiło tam dużo pewnych błędów, różnicy zdań między ludźmi, które spowodowały, że no, nastąpiła tak wielka polaryzacja. I ona właściwie dzisiaj ma bardzo duże konsekwencje, bo rozpoczęła się w tamtym momencie. Znaczy, wiadomo, że historia cały czas trwa i moglibyśmy powiedzieć, co na nią wpłynęło. Ale czy nie jest tak, że dzisiejsza sytuacja polityczna w naszym kraju to jest efekt właśnie tamtych wyborów? Ja nie jestem sierotą po PiS-ie, to po pierwsze, dlatego że ja wtedy uważałem, że Platforma jest partią liberalną, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, którego byłem w tamtych czasach wiceprezesem, ma możliwość zawarcia innej koalicji, to powinno ją zawrzeć. Ja mówiłem o tym, powtórzę, doceniałem fenomen Platformy, bo uważam, że jej pojawienie się wtedy, 20 lat temu, przeszło ćwierć wieku temu, mniej więcej, że to było przejście od bardzo niezdrowego tego liberalizmu Unii Demokratycznej do nastawienia, które ja nazywałem wtedy postliberalnym, dlatego że mówiłem, że u narodzin Platforma dokonała takiej poczwórnej rewizji. Czterech takich założeń podstawowych
tej formacji, której kierunek wyznaczyła Unia Demokratyczna, ale w której też się mieścił Kongres Liberalno-Demokratyczny. To znaczy, że zrewidowali stosunek do religii, ładu moralnego. No to już pan cytował, to nie będę do tego wracał, bo to mówiliśmy dość szeroko. Zrewidowali stosunek do dekomunizacji, bo to pierwotnie był stosunek bardzo afirmatywny, że dekomunizacji nie dokonano, że to psuje życie publiczne, utrwala niesprawiedliwość, psuje strukturę społeczną i tak dalej. Po trzecie, to zaskoczenie pewnie dzisiaj, ale tak było, no. Zrewidowano stosunek do korupcji, dlatego że lata, kiedy w okresie rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego Świętej Pamięci marszałek Chrzanowski powiedział coś o zjawisku korupcji i tak dalej. Potem bardzo szeroko ten temat i właściwie to był główny wątek działania Prawa i Sprawiedliwości, porozumienia Centrum, potem Prawa i Sprawiedliwości. Ale to było akurat w kontekście wypowiedzi marszałka Chrzanowskiego. Tada Michnik napisał, że walka z korupcją to jest ulubiony motyw wszystkich autorytarnych rządów. Jak chcemy poznać przeciwnika demokracji, to na pewno będzie zwalczał korupcję. I tak dalej. I to było takie nastawienie. I w wypadku Platformy Obywatelskiej również to zrewidowano, że oni się zgodzili, że jednak pierwsza dekada niepodległości no, została straszliwie zepsuta tymi niekontrolowanymi zjawiskami korupcyjnymi. I czwarta rewizja też była bardzo ciekawa, to była rewizja stosunku do Unii Europejskiej. Dlatego, że właściwie ideologią, która wyznaczyła politykę polską lat 90. to był tak zwany powrót do Europy, o którym święty Jan Paweł II, który przyczynił się do tego też, że w referendum konstytucyjnym większość prounijna była szersza i tak dalej, ale parę lat wcześniej na Agrykoli, parę kilometrów stąd, Ojciec Święty powiedział, że to hasło powrotu do Europy znieważa Polaków po prostu. Znieważa Polaków, bo jeżeli chodzi o drogę rozwoju Europy, to my i narody naszego regionu mamy własną i czy możemy nią podzielić z narodem Europy Środkowej, z narodami Europy Zachodniej. A koncept, że my mamy gdzieś wracać do Europy, której broniliśmy i powiem więcej materialnie, bo zawsze powtarzam, w tej chwili oni wszyscy muszą odrabiać zaległości w polityce obronnej, prawda? A to, że państwa zachodnioeuropejskie, państwa starej Unii tak zwanej, tej piętnastki, mogły tyle, 12 plus 3 powiedzmy, z tego rozszerzenia początku lat 90. Ale powiem szczególnie tej 12, która była w NATO, bo te trzy akurat państwa to już dwa są w NATO, a czy jedno jest w NATO, jedno w drodze, a Austria pozostaje neutralna. Ale z tej 12, to proszę Państwa, to, że oni mogli zmniejszyć wydatki na obronę o połowę, no przecież to wszystko poszło w inwestycje, w konsumpcję, w podniesienie poziomu życia, w technologię. I to wszystko zawdzięczali Amerykanom, papieżowi i Solidarności. Wszystkim tym czynnikom, które łącznie złożyły się na implozję Związku Sowieckiego, na zademonstrowanie, że ten system jest niedrożny, że coś można zrobić, no i weszli na tą drogę zmian, po której się szczęśliwie poślizgnęli. I się świat zmienił. Ale ideologią lat 90. był powrót do Europy, no i to też zostało zrewidowane. Bo nie wiem, chyba nie pamiętam, czy chyba w tej książce nawet przypominam te niesamowite z dzisiejszego punktu widzenia wypowiedzi pana przewodniczącego Tuska z 2004 roku na przykład, kiedy on mówił, że on sobie nie wyobraża, że może być polski polityk, który chciałby ratyfikacji konstytucji dla Europy, czyli tego, co się potem stało traktatem lizbońskim, że przecież bez tego traktatu się Europa obejdzie. Jak w ogóle Polak może oczekiwać zmniejszenia siły naszego głosu w instytucjach międzynarodowych i tak dalej. I to była ta rewizja, ta czwarta rewizja, którą wtedy dokonano. I w tej chwili wszystko poszło w kąt, że tak powiem, wahadło odwinęło w ekstremizm, jeżeli spojrzymy na przykład na stosunek do religii, ale nawet na stosunek do suwerenności. To po prostu ekstremizm dzisiejszej opozycji, no przelicytował, przeskoczył o dwa piętra
To wszystko, z czym, co widzieliśmy w 90-tych latach, w tych uroczystych deklaracjach Unii Demokratycznej i tak dalej. Może biorą swój wzór z, no, myślę, że jednego z najbardziej znanych katolików, Johna Bidena, który mówi o sobie, że jest, deklaruje się praktykującym katolikiem, no ale jeżeli popatrzymy na jego rządy, no to niestety tych działań, które mają na celu jakby wspieranie wartości katolickich, to tam ciężko się doszukiwać. Połowa rządów, połowa ministrów Bidena, połowa jego administracji to katolicy. Ja muszę powiedzieć, że się nie spodziewałem, że dożyję takich czasów. Myśmy przez cały komunizm, moje pokolenie, mówiło, że o, to jest siła Kościoła katolickiego, że protestanci są ulegli władzy, bo nie mają hierarchicznego porządku, oparcia w Rzymie i tak dalej. Prawosławie zawsze było cezaropapistyczne i tak dalej. Muszę, nie spodziewałem się tego, że my będziemy musieli, że tak powiem, spuszczać oczy, patrząc na przykład na stosunek do, mówię, do ładu moralnego ewangelikalnych protestantów, ich reprezentację polityczną, czy takich prawosławnych rządów jak w Bułgarii, czy nawet w Grecji. No to jest wielki znak kryzysu Kościoła w naszych czasach. Nie tylko to, że jest prezydent Biden, ale i to, że no niestety Ojciec Święty pomógł mu i w wyborze, i potem w konsolidacji większości, bo takie gesty, wielkie gesty Ojca Świętego, jak na przykład nieprzyjęcie sekretarza stanu, ministra Pompeo w Watykanie parę miesięcy przed wyborami, że to byłoby odczytywane jako życzliwość wobec prezydenta Trumpa. Odmowa audiencji, prawda? Albo potem, co ciekawsze, już po wyborze Bidena, tam była jeszcze dogrywka i był bodaj w Georgii czy w dwóch stanach, były wybory do Senatu, które decydowały o tym, która partia będzie mieć większość w Senacie. Czy partia republikańska, w której no, szerokie, niepełne, ale jakieś szerokie poparcie ma prawo do życia, prawo rodziny i tak dalej, czy partia demokratyczna, która coraz bardziej wchodzi na tory radykalnej lewicy. No i Ojciec Święty tym demonstracyjnym listem do prezydenta Bidena o tym pełnym poparciu i tak dalej, niewątpliwie. Znaczy, jeżeli według tych kryteriów, według których nie przyjął sekretarza stanu, ministra Pompeo, według tych kryteriów, że nie można wykonywać gestów, które miałyby nośność polityczną, to według tych kryteriów to poparcie, które ten list taki serdeczny, z poparciem, z gratulacjami, z demonstracją daleko idącej zgodności, był niewątpliwym poparciem w momencie decydujących wyborów do Senatu amerykańskiego dla strony, która niszczy ład społeczny. To dojdźmy do tego, bo to jest bardzo mocno powiązane z tym, o czym pan mówi. Jeden z rozdziałów pana książki, Jak nam szykowali rewolucję, który ja przyjąłem jako tytuł naszego spotkania, jest, myślę, że czymś niesamowicie istotnym, co widzimy. Bo to, że środowiska lewicowe przyjęły ideologię gender, przyjęły homoseksualizm, aborcjonizm, te wszystkie dla nich idee, które, no, chociaż praktyczne idee, bo oni to wdrażają bardzo mocno w życie, mają miejsce, to dla nas jakimś wielkim zaskoczeniem nie jest. Ale to, że w Kościele katolickim takie rzeczy mają miejsce, gdzie na przykład widzimy działania, które mają na celu błogosławienie parom homoseksualnym, rewizja pewnych działań dotyczących, oczywiście nie mówię na poziomie bardzo wysokiej hierarchii, chociaż jeżeli popatrzymy na synod o synodalności, to czasami jest on dosyć dziwny, gdzie są świadectwa par homoseksualnych, na przykład, które wychowują dzieci na oficjalnej stronie synodu o synodalności. Czy to nie jest tak? To jest pewna hipoteza. Bierze się to z tego powodu, że tak silnie Kościół został zinwigilowany od środka osobami z zewnątrz? Czy może sam Kościół nagle dokonuje pewnej zmiany w swoich wewnętrznych szeregach i chce pójść zamiast tego, żeby kreować rzeczywistość i żeby namawiać do tego, żeby wrócić do wartości, to chce podstosować się temu światu? Myślę, że przede wszystkim to drugie. Pierwszego bym nie odrzucał w całości, no bo są jakieś świadectwa o tym, że masoni, partia komunistyczna... Morderstwo 33 stopnia, prawda? Też. Tak, no to jeszcze w XVIII wieku zapraszała duchownych i tak dalej. W XX wieku komuniści chcieli infiltrować seminaria. Są świadectwa z czasów makartyzmu,
tak zwanego makartyzmu, no, czyli walki akurat z infiltracją komunistyczną w instytucjach amerykańskich. Są świadectwa takie wtórne, które mówiły o tym na przykład jak w krajach łacińskich, w Meksyku. Tam, ale to mi się wydaje zjawisko wtórne, bo jednak jest masa duchowieństwa, jest masa wiernych i tak dalej. Znacznie groźniejszy jest problem w moim przekonaniu neognozy, bo to się nie sprowadza do jakiegoś relatywizmu i tak dalej. Tylko tego, no, w psalmach się modlimy, żeby nie przemógł człowiek. Żeby nie przemógł człowiek. A coraz bardziej wydaje się, że ta wizja ziemskiego zbawienia, tego zbudowania świata, który wybawi nas od starości, od nudy, od chorób, oczywiście, od ubóstwa, który będzie w nieskończoność poszerzał długość życia i średnią szerokość telewizorów na przykład. Wszystko będzie coraz ciekawsze i tak dalej, że ta wizja tego miłego, fajnego życia coraz bardziej ugina się przed nią świadomość Kościoła. No nie można tego ludziom odmawiać, nie można tego zaprzeczyć. Patrzcie, do czego prowadziłoby nauczanie o wierności porzuconych małżonków. Przecież to jest mniejszość, żyjąca na peryferiach. Porzuceni małżonkowie, dochowujący wierności i tak dalej. No, ale to nie jest ciekawy temat. O wiele ciekawszym tematem są ludzie żyjący w powtórnych, potrójnych, trzecich, czwartych związkach i tak dalej, którzy tworzą realne wartości społeczne. Wysłuchajmy świadectwa. Mamy świadectwo i tak dalej. I ja nie jestem za tym, żeby ignorować te świadectwa. Bo na końcu wiara przeminie, nadzieja przeminie, a na tamtym świecie zostanie tylko miłość. I Bóg znajdzie każdy jej ślad. Ale jak święty Tomasz pisał, Kościół nie jest Bogiem i Kościół musi bronić reguł, zasad, które w ramach objawienia Bóg mu przekazał. I musi mieć ufność w to, że chociaż te zasady wydają się brzemieniem takim ciężkim i tak dalej, to jednak wnoszą wartość w życie, pomagają ludziom, a nie niszczą. A nawet jak nie pomagają, to dają inne wartości i tak dalej. I ten potężny kryzys też zanegowania, który jest po części kryzysem poczucia wartości całego historycznego katolicyzmu, całej naszej historii, uznanie, że sprawiedliwość była gdzieś indziej i tak dalej, no on dzisiaj bardzo, bardzo w Kościół uderza. To jest w ogromnym stopniu kryzys kultury też, tkwiący w jakiś sposób w każdym z nas. To znaczy ta walka rozgrywa się też w jakiś sposób w każdym człowieku, w każdym z nas. I to jest, wydaje mi się, o wiele istotniejsze. Ja akurat nie w tym fragmencie, który Pan przypomniał w tym miejscu i który jest w tytule, tylko na końcu piszę o tym, że my musimy mieć świadomość tego, ja bym chciał, żeby ludzie Kościoła mieli tą świadomość, że kryzys Kościoła niektóre narody po prostu zniszczył. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to się bardzo często mówi, tam była dyktatura, wojna domowa, dyktatura często była brutalna i tak dalej. To skompromitowało wyobrażenie o sprawiedliwości katolickiej. Zostawmy Hiszpanię na boku w tym momencie. Ale francuska Kanada, czyli Quebec, Republika Irlandii, która była państwem pod każdym względem bardziej demokratycznym od Wielkiej Brytanii, zostały zniszczone w ogromnym stopniu przez kryzys Kościoła. Hiszpania również. Mówił mi znajomy, prawnik i filozof, karlista. Ruch karlistowski był zawsze ruchem ludowym i tak dalej. I on został zniszczony przez odrzucenie ideału katolickiego, przez odrzucenie ideału społeczeństwa katolickiego. Pozbawiono właściwie, odebrano błogosławieństwo temu ruchowi, o którym, już nie pamiętam, to chyba Unamuno napisał, że powinien być jako zabytek narodowy chroniony, że tacy ludzie są, że są takie ideały, nawet jak ktoś ich nie przyjmuje i tak dalej. To wszystko zostało zniszczone i to jest naprawdę, ja uważam, dlaczego ja o tym mówię, o tej odpowiedzialności
również ludzi Kościoła, bo kiedy mówimy o odpowiedzialności za człowieka, za rodzinę, za takie ludzie żyją, że nie możemy ludziom utrudniać życia, to pomyślmy o tym ogromnym zniszczeniu krajów takich jak Quebec, jak francuska Kanada, jak Irlandia, że na końcu uderza to w niewinnych. Ta rewolucja, którą my obserwujemy, ona w bardzo silnym stopniu przechodzi przez cały świat. I właściwie jak się popatrzymy, to dzisiaj ciężko jest mówić o tym, jakby pan definiował na samym początku prawicę, ale kiedy my wiemy, co to jest prawica, ale w przypadku partii politycznych, gdzieś to się zaczyna gubić. Ponieważ dzisiaj oglądając na przykład telewizję amerykańską Fox News, możemy zobaczyć dziennikarza konserwatywnej prawicy, który mówi o tym, że prezydent Biden, znaczy Kongres powinien zostać zbojkotowany z powodu tego, że ustanawia prawo antyaborcyjne, gdzie mamy tak dużo działań, które są pro-homoseksualne, a z drugiej strony, kiedy popatrzymy na Rosję, mówimy o konserwatywnym rządzie, który jest bardzo mocno jakby skierowany w antydziałania, prawda, homoseksualne, ale znowu z drugiej strony tamte działania aborcyjne, no to nie tak do końca. I właściwie my jesteśmy, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, ale czymś takim wyjątkowym na bazie zderzenia tych różnych kultur, ponieważ jesteśmy jednym z niewielu krajów w ogóle już na świecie, który rzeczywiście chroni tej wartości rodziny i chroni wartości życia poczętego, a właściwie nie tylko poczętego, ale naturalnego poczęcia aż do śmierci. Niestety to pole walki w naszym kraju jest bardzo, bardzo, bardzo mocne. Jakby pan popatrzył na naszą sytuację, czy pan myśli, że uda nam się obronić te nasze wartości? Czy one są tak silnie niszczone, że niestety społeczeństwo nasze może ulec? A wiadomo, że jak to się mówi, ryba psuje się od głowy, więc jak się te nasze działania, jak się nasze grupy polityczne zmienią, to niestety może to przejść również na obywateli. Dziękuję panu za to pytanie, dlatego że jak rozmawialiśmy, ja też trochę słuchałem siebie, tego, co ja mówię, mogli państwo pomyśleć, jeżeli po książkę nie sięgniecie, że to jest właściwie tylko o opozycji, wbrew tytułowi, że chodzi o prawicę na rozdrożu. No i pan dotyka sedna problemu, bo rzeczywiście ja uważam, że bolszewizacja, tak to bez wahania nazywam, że bolszewizacja tego radykalnego nurtu opozycji, to jest główny problem tych wyborów, przed którymi staniemy na jesieni. To jest główne wyzwanie, wobec którego się trzeba określić i tak dalej. Natomiast problem, kto jest alternatywą, gdzie jest ta najlepsza alternatywa? No i właśnie ja widzę taką ogromną dezercję na polu tego starcia, dezercję podwójnie racjonalną, bo się często mówi, to nawet powołując się na te fakty, które pan podał, tu też bym trochę może skomentował, ale nie chcę już, chcę się skupić na tym, co istotne, na pytaniu. Że jak się ktoś powołuje na te fakty, że są trendy, prawda, wykraczające poza nasz kraj i tak dalej, to lepiej może i tak się trzeba cieszyć, że mamy to, co mamy, tutaj lepiej nic nie zmieniać, bo każda akcja tylko wywołuje negatywną reakcję i tak dalej. To jest założenie podwójnie prawdziwe. Ci, którzy, mówię o politykach, nie o zwykłych ludziach, bo tam potem jak się uderzy w pudło rezonansowe, to echo jest coraz słabsze, ale coraz szerzej się rozchodzi. Ludzie tak bezwiednie powtarzają, myślą, że tak jest. Ale politycy wiedzą, że tak nie jest, ci prawdziwi przywódcy. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli Polska jest krajem innym, to dlatego, że my na początku lat 90. chcieliśmy, żeby była krajem innym i dlatego, że w Polsce toczyła się walka. Ja pamiętam jedną masową manifestację, którą z pomocą Radia Maryja udało się urządzić mniej więcej w tym czasie, chyba przed jeszcze orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, być może i na sędziach to zrobiło wrażenie, ale ja myślę, że ci sędziowie mieli bardzo wysoką dozę niezależności i raczej, że tak powiem, co najwyżej utwierdziło ich w przekonaniu, że miliony ludzi tak myślą. To była demonstracja, która przeszła w 1997 roku w Warszawie w obronie, ale demonstracji nie było. No, są ludzie, którzy wtedy z nami pracowali, tacy jak pan minister Szyszko, byliśmy bez przerwy atakowani o to, że bronimy cywilizacji życia, że bronimy praw rodziny.
szliśmy pod prąd zgodnie z zasadą agere contra, tylko w tym wypadku nie w stosunku do siebie, tylko w stosunku do zbiorowości, do której należymy. Szliśmy pod prąd. Ta jazda naładowywała akumulatory tej akcji. To się udzielało społeczeństwu. Coraz więcej ludzi wypowiadało swoje zdanie, bo na początku to była większość. W Polsce była wojtyliańska większość, tylko naprawdę, proszę Państwa, mówię tutaj do tych, którzy może nie pamiętają tego, to była milcząca większość w latach 90. My naprawdę byliśmy społeczeństwem pod tym względem ujarzmionym. Ludzie w solidarności wiedzieli, że mogą być razem za demokracją, ale tam, gdzie chodziło o normy indywidualnego życia, ludzie byli tacy bardzo, bardzo tego. Owszem, masowo popierali, klaskali jak papież mówił, ale ktoś musiał za nich powiedzieć. Więc po pierwsze działaliśmy i dlatego, potem to badania socjologiczne pokazały. Ja pamiętam taką rozmowę na Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mówię kolegom i prezesowi, że mówię, no przecież badania CBOS-u, któremu ufamy, i innych ośrodków demoskopijnych pokazują, jak się patrzy w długim cyklu, że poparcie dla prawa do życia rosło wtedy, kiedy politycy się wypowiadali i działali, a słabło, kiedy milczeli. To nie jest tak, że jest reakcja, nie. Opinia idzie za przywódcami. Tu pamiętam Adam Bielan, którego trudno podejrzewać o jakiś tam radykalny konserwacjum. No niestety tak jest, mówi. Tak jest, to jest prawda i tak dalej. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, że przecież my naprawdę nie jesteśmy wyjątkiem w Europie Środkowej. Owszem, są te trendy, które istnieją. Jak Państwo zauważyli, ja czasami używam pojęcia zachodnia Europa, chociaż przecież my jesteśmy częścią Zachodu, ale wydaje mi się, że ze względów operacyjnych i dla zrozumienia sytuacji kulturowej dzisiaj warto mówić o Zachodzie, o Europie Zachodu jako zachodniej Europie i środkowej Europie. To są te dwa, no Ojciec Święty mówił o świecie bizantyjskim i łacińskim jako dwóch płucach, a to powiedzmy są te dwie nogi Zachodu. I ta noga środkowoeuropejska jest zdrowa. I teraz proszę Państwa, połowa państw Unii Europejskiej, naszego regionu, albo mówiąc inaczej, albo większość państw od Łotwy po Bułgarię nie ratyfikowała konwencji stambulskiej. My jesteśmy w mniejszości. To nie jest tak, że my jedni się sprzeciwiamy. Akurat tutaj, owszem, bardzo długo Donald Tusk miał problemy, jego rząd, z tym, żeby to ratyfikować. Miał podziały wewnętrzne, PSL się buntował bardzo płodnie. Premier Gowin wtedy jeszcze jako minister tego rządu i w końcu tego nie ratyfikowali. On też nie chciał sobie robić kłopotów chyba przed odchodzeniem do instytucji europejskich i zostawił to pani Kopacz. Ona przeprowadziła ratyfikację. Ale to jest na tle Europy Środkowej, to jest wyjątek. Większość państw od Łotwy po Bułgarię tej konwencji nie ratyfikowała. I my nie chcemy być po stronie tej środkowoeuropejskiej większości, tylko dla świętego spokoju. No ja rozumiem, że będą kontrowersje, ale co jeszcze politykom trzeba dać? Ile jeszcze państw ma być, żeby oni uwierzyli, że mają oparcie zagraniczne, na którym się można oprzeć, żeby jakąś akcję podjąć? Pierwsze twierdzenie, że zaangażowanie prowadzi do zmniejszania poparcia, przynajmniej dla sprawy, jest nieprawdziwe. Drugie twierdzenie, że międzynarodowe trendy jest uproszczone, bo akurat te trendy w ograniczonym stopniu dotykają Europy Środkowej, a nawet można powiedzieć, że u nas jest przeciwprąd w Europie Środkowej też, prawda? I tak dalej. No i trzeba by reagować, ale co ja widzę? No ja widzę tak, no jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no, symbolem może być ta ostatnia wypowiedź pana premiera Kaczyńskiego o tym, że jego bardzo martwi to, że w Europie coraz więcej partii prawicowych idzie w ideologię aborcjonistyczną i zapowiada, że będziemy z tym walczyć w partii. A potem mówi w odpowiedzi na postulaty pana Hołowni i Kosiniaka, żeby zrobić referendum na temat prawa do życia, ja im radzę, żeby oni sobie przegłosowali, żeby obiecali, że nie będą protestować, jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość albo Platforma, wszystko jedno, zrobi referendum tureckie, czy próg wyborczy podnieść do 15%. Czy nie będą krzyczeć, że to ograniczenie wolności, czy wtedy powiedzą, nie, naród ma prawo decydować, a może naród chce mieć dwie partie, albo nawet jedną. No to niech naród decyduje. Po co takie partyjki?
Tak, tak, że zasłaniają. Partyjki to nie są tylko te, co mają 2%, to są również te, co mają 9%, też szumą w Sejmie, jest bałagan. Po co? Zróbmy referendum, 15%. Wtedy by mówili, że to jest absurdalne, że to jest ograniczenie reprezentacji, że norma proporcjonalności to nie jest tylko proporcjonalny podział między dwoma czy czterema partiami, ale to jest szansa, że oni do Sejmu wejdą. A prawo do życia chcą poddać władzy politycznej, w tym wypadku kolektywnej władzy politycznej. A kimże my jesteśmy, żeby o cudzym życiu decydować? Jako zbiorowość. Zbiorowość jest po to, żeby chronić poszczególnych ludzi, a nie żeby ich kwalifikować, czy mają żyć, czy mają nie żyć i tak dalej. No ale... Ale krótko... to jest argument, który myślę, że trzeba się tak. nad nim chwilę zastanowić, żeby zrozumieć, bo nie na... Na pozór, on ma w sobie taką dużo większą głębię niestety. Znaczy, na szczęście dla osób inteligentnych, ale jako populistyczne hasło, to nie wiadomo, czy taki argument jest w stanie przejść. To jest prawda, rzeczywiście. Ja się opieram na tej rzymskorepublikańskiej koncepcji państwa, że państwo, że civitas to jest społeczeństwo zawiadujące swoimi sprawy przez swoje instytucje suwerenne i tak dalej. I my, kiedy rządzimy, to my jesteśmy władzą, to my decydujemy o innych ludziach. I my nie możemy rządzić dla siebie, bo to byłaby tyrania. My owszem, musimy rządzić, chroniąc własne prawa, bo one są potrzebne, żeby również tą władzę wyborczą i porządek wykonywać. Ale my musimy działać w poczuciu obowiązków. Inna rzecz, tu wracamy do poprzedniego pytania, że w moim przekonaniu, no kto ma o tym mówić? No, tradycyjnie w cywilizacji zachodniej o tym mówił Kościół. No, Kościół nie będzie mówił społeczeństwu, że ma obowiązki. No, dobrze, politycy nie będą mówić, bo oni od społeczeństwa chcą władzy, a nie przypominania mu obowiązka. Więc co jest, mówię, to jest temat trudny. Ale wracając, no, gdzie mamy tą opozycję? No, Prawo i Sprawiedliwość uchyla się, prawda? Aha, bo w dygresję poszedłem niepotrzebnie. Prezes Kaczyński mówi tak, mówi, że będzie walczył, mówi, ale referendum jest niepotrzebne, mówi. W Polsce na każdym, w Warszawie na każdym rogu można to, czyli dzieciobójstwo prenatalne, można to zrobić. Nikt temu nie przeszkadza. No, gdybyśmy temu przeszkadzali, to może byłoby o czym robić referendum. No, ale przecież nikt nie ma takiej intencji. No to przerażająca wypowiedź. Bo to jest jak wezwanie do niedziałania instytucji państwa, do ignorowania prawa i tak dalej. No i, ale tak to wygląda. A co oznacza ta pierwsza część wypowiedzi, że będziemy z tym walczyć? No, że będziemy walczyć z tym, żeby jednocześnie w takim status quo utrzymać wizerunek partii, która kontentuje tą niezadowoloną część społeczeństwa, tą część społeczeństwa, która nie zgadza się z kontrkulturą śmierci, żeby mogła sobie myśleć, że nasze słowa oznaczają rzeczywistość. I będziemy walczyć, żeby mimo tej rzeczywistości w tych deklaracjach się utrzymać, a nie pójść na łatwiznę jak CDU, tam w otwarty aborcjonizm i tak dalej. Mówię, to jest jedno. Konfederacja 4 lata leży... Społeczny wniosek, no nie 4 lata, leży od COVID-u, leży już prawie 3 lata. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej i o zaproponowaniu na forum międzynarodowym Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. No przecież to byłby wymarzony temat dla nich w Sejmie, żeby się domagać, że to musi być procedowane. No jak ludzie przynieśli wniosek, zebrali podpisy w COVID-zie, nikt nie może zarzucić, że pod kościołami, bo kościoły były zamknięte wtedy, kiedy te podpisy zbierano i tak dalej. No i społeczeństwo ma prawo do poważnej debaty na ten temat. Nie, oni wolą, nawet ja mam wrażenie, nie wiem, jeżeli się mylę, to państwo mnie skorygujcie, ale ja mam wrażenie, że nawet w czasie kwarantanny, kiedy Konfederacja prowadziła jedyną chyba kampanię, taką polityczną, że stawiała takie konkretne wnioski, konkretne postulaty, to mimo wszystko chyba bardziej ich zamknięte siłownie, jak zamknięte kościoły, poruszały. Tak, takie mam wrażenie. No i wreszcie mamy ten PSL, którego ja nie bagatelizuję, bo jak państwo zauważyliście może przed chwilą, powiedziałem, że to, że w Polsce nie wprowadzono związków partnerskich, to ich zasługa, że przecież oni byli tym hamulcowym zdrowego rozsądku w okresie rządów Tuska. Ja to nie mówię tutaj o panu Hołowni, bo to jest, mój pan Hołownia to jest, ja mówię, to jest sojusz ołtarza i tronu z ojcem Szustakiem. Jak to kiedyś powiedziałem, że sojusz fajnego duszpasterstwa z fajną polityką i tak dalej. Ja mówię, pana Hołownię zostawiam na boku. Ale jeżeli chodzi o PSL, oni byli tym hamulcowym zdrowego rozsądku. W każdej zawierali koalicje nam przeciwne, ale przynajmniej tam hamowali, żeby do najgorszego nie doszło.
No ale też proponują rzeczy niebywałe, jak mówię, jak to referendum w sprawie praw podstawowych, które jest jawnie antykonstytucyjne. Konstytucja mówi, że prawa człowieka, że prawa ludzkie, naturalne prawa ludzi nie podlegają decyzjom takim jak decyzje referendalne, bo w przeciwnym wypadku można by w referendum jakieś, no nie wiem, wywłaszczenia, deportacje przegłosować i inne jakieś rzeczy straszne, takie straszne formy wykluczenia społecznego. Aborcjonizm jest taką formą. Więc krótko mówiąc, kiedy ja patrzę, dokonałem tego krótkiego takiego przeglądu, tych trzech propozycji, o żadnej z tych propozycji nie można powiedzieć, że jest, że budzi ten przeciwprąd. Więc gdzie jest nadzieja, proszę Państwa? Gdzie jest nadzieja? Tutaj... Wierzy Państwo, jest taka książka w naszej literaturze, literaturze właściwie, bo nie tylko literaturze politycznej, jest taka dobra książka, rok 1863, Józefa Piłsudskiego. I w tej książce Piłsudski pisze, że tam, prawda, patrzył na powstanie styczniowe, patrzył na rok 63 i szukał wielkości. No i nigdzie jej nie znalazł. To jest ciekawe, bo to często Piłsudczycy to o tym zapominają, że zaczyna od margrabiego Wielopolskiego. On miał autentyczne znamiona wielkości. Mógł drogą polityczną Polsce jakąś wolność, ale był człowiekiem tak aroganckim, tak pysznym, tak niechcącym podporządkować się regułom polityki, zabiegania o poparcie społeczne, że to wszystko zgubił. Potem idzie dalej do tego, mówi, no Bobrowski, zdolny, no ale padł w pojedynku, którego mógł nie przyjąć i tak dalej, mimo że miał obowiązki. Dokonuje przeglądu tych wszystkich i mówi wszędzie, nie ma tej prawdziwej wielkości roku 63. Mówi, gdzie jest ta wielkość? W pieczęci rządu narodowego. W pieczęci rządu narodowego, czyli w rezonansie, jaki władza podziemna wywoływała w opinii społecznej, wywoływała w społeczeństwie. I ta wielkość była w narodzie, który w tamto powstanie został wepchnięty zresztą, ale większość była po prostu w narodzie. I ja muszę powiedzieć, że mam ogromny podziw w Polsce dla tej może często niewyraźnej, poddającej się pokusom oligarchicznym, opinii chrześcijańskiej, konserwatywnej, patriotycznej, prawicowej, antykomunistycznej, która zawodząc się do kolejnych partii, podtrzymuje cały czas ten fakt, że mamy tą reprezentację, która przynajmniej ten korpus praw i zdobyczy, które sprawia, że choć częściowo wykorzystaliśmy tę szansę niepodległości, utrzymuje. Partie od Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego począwszy się zmieniają. Opinia prawicowa w Polsce istnieje. No ja napisałem tę książkę, żeby służyć opinii prawicowej, żebyśmy my uwierzyli w znaczenie naszych własnych poglądów, naszego własnego głosu, z tego, że nie jesteśmy jakimś tam elektoratem, że nie opinia prawicowa jest dla partii po to, żeby realizowały swoje tam i dla tych wyborczych warlordów, żeby realizowali te swoje ambicje, plany, zamiary, tylko odwrotnie, ona jest podstawą Rzeczypospolitej. Opinia publiczna jest podstawą Rzeczypospolitej. I tu ja upatruję nadzieję, że jakoś będziemy na to wszystko oddziaływać, że kibicujmy sprawom, kibicujmy projektom, a nie ambicjom polityków. A głosować trzeba, no o tym piszę. No proszę Państwa, nie ma innego wyjścia. Tu zdradzę, bo tym bardziej, jak Państwo nie będziecie mieli czasu tego czytać, to powiem, bo do tego. No, oprócz ewangelicznego motta, drugie jest z wielkiego francuskiego pisarza politycznego, Madirana, który był uczniem Morasa, który dał takie świadectwo o swoim mistrzu, że Moras, którego trudno podejrzewać o to, żeby był ideologiem demokracji, bo był jej krytykiem, zawsze głosował i wzywał do głosowania, bo nie można naszą obojętnością pogarszać spraw kraju. Dlatego trzeba dokonać przeglądu, trzeba wybrać. Ludzie tam mówią, że tu dziękuję pani mówiła, że tego, że tam z przekonaniem kiedyś głosowała na przedsięwzięcie, które prowadziłem i tego. Nie, nie nazywajmy nigdy tam, że tam nie oceniajmy, czy coś jest złe, mniejsze, większe. Wybierzmy optimum narodowe, tak jak każdy uważa. W moim przekonaniu tego optimum tak naprawdę nie ma, bo najważniejsze jest to, żebyśmy mieli pasję dla sprawy polskiej, a nie egzaltowali się tą czy inną partią. No ale są te trzy propozycje, które ja bym schierarchizował tutaj różnie. Mówię, najbardziej niebezpieczna, to jest, mówię, ten PSL to jest taka ostatnia asekuracja interesu publicznego, jakby źle poszło, ale ostatecznie
tak naprawdę wynik tych wyborów, czy on będzie dla Polski dobry, czy nie, to zależy po pierwsze od tego, jaki rząd powstanie i dlatego też należy ich egzaminować ze zdolności wzajemnej współpracy, ale jeszcze ważniejsze jest to, jaka będzie większość parlamentarna. Bo niezależnie od tego, bo najlepiej jest, jeżeli w kraju poszczególne nakazy dobra publicznego mają większość szerszą niż tylko rząd, który to realizuje. Wtedy jest bezpiecznie i w moim przekonaniu wynik tych trzech ugrupowań łączny, a każdy z nas może tylko na jedno głosować, wynik tych trzech ugrupowań łączny będzie tworzył no to kryterium tego, czy sprawy kraju są bezpieczne, czy nie. Tak samo jak ocalenie kraju przed tym trendem, przed tą zbolszewizowaną, radykalną opozycją. Drodzy Państwo, jeśli pojawi się jakieś pytanie, to oczywiście macie Państwo teraz ten czas, że można je zadać. Jeżeli ktoś będzie chciał, od razu się pojawiło, tak? Dobrze, to ja zanim zadam swoje pytanie, to od razu oddam głos. Poproszę, żeby Pani z miejsca zadała pytanie, a ja potem przekażę je osobom, które oglądają nas online bezpośrednio do mikrofonu. Bardzo proszę. Bardzo patriotyczną, kulturotwórczą i niezwykle gospodarczo-twórczą klasę ziemiaństwa i zdelegalizuje dekret Bieruta, który położył kres bazie gospodarczej inteligencji. Pytanie dotyczyło tego, czy kiedykolwiek powstanie taka partia prawicowa, która zniesie ustawę z 22 roku dotyczącą... Powojenną. Dekrety Bieruta dekrety, i reformę rolną. Dekrety Bieruta roku. I reformy. Przepraszam, tak jest, tak jest. Tak jest, reformę rolną i dekrety Bieruta. No, ja myślę, że te sprawy odszkodowawcze, to akurat czy sprawy reprywatyzacyjne, to chyba w programie Konfederacji mają tam jakieś szerokie pole i sprawy odszkodowawcze no, jakoś tam ruszyły przynajmniej za zespoły pałacowo-parkowe. Ja powiem jedno, jeżeli chodzi o Pani pytanie, najważniejsze jest to, że należy oddać szacunek za zasługi społeczne i za rolę, jaką odegrało ziemiaństwo, czy tak jak Pani trafnie powiedziała, ziemiaństwo i inteligencja pochodzenia ziemiańskiego. Jak spojrzymy na Korpus Oficerski II Rzeczypospolitej, no to były, to była większość, 25% z tej pierwszej kategorii. Inteligencja już była różna, często też w Armii Krajowej było widać, że inteligencja była i pochodzenia ludowego, i pochodzenia już była inteligencją w drugim, trzecim pokoleniu ziemiańskiego, ale jak mówię, to środowisko miało ogromne zasługi dla Polski, to trzeba oddać. To jak potraktowano ludzi wtedy, po wojnie, no to jest traktowanie 100-hektarowego gospodarczego majątku, ale jako jakiegoś wielkiego majątku, czy nawet 50-hektarowego tutaj w kongresówce, no to takie przerażające, no bo to duże gospodarstwo chłopskie tyle mogło mieć i też ludziom ziemię zabierano i tak dalej, ale potem nastąpiła preskrypcja, rzeczy się toczyły i dzisiaj jesteśmy 70 lat dalej. To, co po takim czasie można nadrobić, to przede wszystkim te zmiany moralne, no, oddać honor. Mówię, a te sprawy odszkodowawcze, finansowe, no przecież one w jakiś sposób idą. To, co najgorsze, to, że wie Pani, to najgorsze jest to, bo pytanie jest dosyć wąskie, że PRL-u nie zdelegalizowano. Ja to też przyjmuję na swoje sumienie, bo to jest tym młodym politykom, którzy dzisiaj głoszą ideologię, tak jest, się mówi, zmiana pokoleniowa i taki jest ruch pokoleniowców. Więc ja tym pokoleniowcom mówię, że im życzę tyle, żeby ich pokolenie zrobiło tyle, co wcześniejsze pokolenie, no, żeby tyle w Polsce zmieniło, bo nikt przecież nie może wierzyć, że zrealizuje wszystkie swoje plany czy marzenia, więc jeżeli zrealizują tyle, to będzie dobrze. Natomiast ja to biorę też na swoją odpowiedzialność,
ale mówię, najgorsze to jest to, ale za tym nie było większości, społeczeństwo nie dało większości w żadnym momencie, że PRL-u jako takiego nie zdelegalizowano. Ja któremuś z prezesów IPN-u mówiłem, że prokuratura IPN-u mogłaby jednak podjąć sprawę o zdradę stanu i dla członków PKWN-u. Na początek. Pierwsza sprawa lubelska i potem krok po kroku. Za PKWN był wystąpieniem przeciwko legalnemu rządowi Rzeczypospolitej z mandatu wchodzącej nowej władzy okupacyjnej, ustanowionym przez sowieckie władze wojskowe. Zresztą tak wyglądała jego mandat prawny, że to władze sowieckie, te wojskowe, oddawały część władzy PKWN-owi, a potem po paru miesiącach temu tak zwanemu rządowi tymczasowemu, a potem już był rząd jałtański i tak dalej, ale tego nigdy nie zdelegalizowano, a szkoda, to od tego trzeba by zacząć, gdyby to poszło, delegalizacja PKWN-u, to wszystko by poszło potem już z górki. A no tak, Aleksandra Kwaśniewskiego, no mówię, tej większości nigdy nie było i nawet tutaj weto, bo chociaż wtedy się udało też Unię Wolności nakłonić i tak dalej. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Jest ta druga tura też i w wyborach parlamentarnych, tak, są te JOWY tak zwane. I to powoduje, we Francji przynajmniej, bardzo duży tryb wybierania negatywnego, elektorat negatywny. Legitymność jego legitymność jest opierana na elektoracie negatywnym, bo dwa razy wybierany przeciwko Marine Le Pen. Francuzi nie poparli jego projektu. Francuzi byli przez dziesiątki lat przyzwyczajeni do tego, że należy od strach i broń Boże nie głosować na tak zwaną skrajną prawicę. I tak działa ta Francja. To prawda, no we Francji to jest bardzo ciekawa rzecz, bo we Francji ta sprawa ma bardzo długą tradycję, tak naprawdę ponad stuletnią, bo jeszcze zanim ten tak zwane bloki republikańskie, nie wiadomo dlaczego tak się nazywające, bo często dyskryminujące też ludzi o przekonaniach narodowo-republikańskich, byli wykluczani w ramach tych bloków republikańskich, ale obejmowały wszystkich od prawicy liberalnej po komunistów potem. Już to jest blok republikański, trzeba ratować republikę. To jest bardzo stara tradycja, bo to się zaczęło jeszcze w zupełnie innym ustroju, na początku III Republiki, kiedy przy wyborach prezydenta, po tym jak obalono katolickie rządy, marszałka MacMahon, była taka zasada w Zgromadzeniu Narodowym, że większość republikańska, która była stale, zbiera się najpierw i wyznacza wspólnego kandydata na prezydenta, którego wszyscy popierają. Ale to było w warunkach, kiedy naprawdę te ugrupowania katolickie, monarchiści, nacjonaliści mieli już nie 20, ale nawet 10%. To te 90% się zbierało, posłów i senatorów, żeby ustalić wspólnego kandydata, żeby nawet w minimalnym stopniu ta prawicowa większość nie mogła zaważyć na sporach w gruncie rzeczy między tą lewicową i liberalną większością, żeby ich, to był mechanizm kompletnego wykluczenia. On został raz złamany z ogromnym szczęściem dla Francji przy wyborze prezydenta Poincaré, który skorzystał, mając za sobą mniejszość, znaczy około tam 40-45% tych posłów lewicowych i liberalnych, skorzystał z poparcia nacjonalistów i katolików i został prezydentem. I to był jedyny przypadek szczęśliwy, ale który naprawdę dobrze przygotował Francję do I wojny światowej. Dlaczego ja mówię, że to pytanie jest ciekawe? Może nie będę szedł tak bezpośrednio już dalej za tym, ale myślę, że dla naszych słuchaczy, no to może że w ogóle w Polsce to może być ciekawy ten mechanizm. Ale to jest dlatego ciekawe, że my w Polsce mamy inny konsensus. Tak naprawdę, tak jak III Republikę zbudował tamten konsensus antykatolicki, antytradycyjny, antymonarchistyczny. Tak samo III Rzeczpospolitą w Polsce zbudował konsensus wojtyliański. Myśmy wszyscy zgadzali się z dziedzictwem, znaczy no ogromna większość, nikt nie zaprzeczał dziedzictwu Solidarności,
Jan Paweł II był integrującym społeczeństwo autorytetem. I ogromną stratą jest to, że o ile w latach 90. na bazie tego konsensusu, przynajmniej w sferze prawa do życia, praw rodziny, tutaj pan minister Szyszko wspomniał rządy AWS-u, no przecież to był czas, Tomasz, no kapitalnego ustawodawstwa prorodzinnego, to wtedy się zaczęło, wtedy po raz pierwszy stwierdzono, że urlopy macierzyńskie muszą być dłuższe, że zaczyna się kryzys demograficzny i to była pierwsza reakcja na ten kryzys demograficzny wtedy, w czasie rządów AWS-u, ale na bazie tego konsensusu starano się coś budować, krok po kroku, też czasami z obawami, ale starano się budować. Natomiast w latach 2000, no niestety nie udało mi się wtedy, kiedy byłem wiceprezesem PiS-u, nie udało mi się do tego przekonać prezesa, czyli kierownictwa partii, albo kierownictwa partii, czyli prezesa, obojętnie jak to mówić, no nie udało mi się przekonać do jednego, że my nie możemy w tej sferze, że tak powiem, przestać działać, dlatego że jest cały czas masa rzeczy do zrobienia i po prostu opinię katolicką zdemobilizujemy, na której to opinii z kolei ten PiS się opierał i tak dalej. No i tu się zaczął kompletny, tu się w wielu sprawach zaczął kompletny imposybilizm, no do tego stopnia, że mówię, że nawet tej konwencji, którą można było odrzucić, zaproponować Międzynarodową Konwencję Praw Rodziny, też się takich rzeczy nie robi, mimo że ja powtarzam, że tym, czym była wspólnota węgla i stali dla integracji Europy Zachodniej w okresie powojennym, tym dzisiaj dla moralnej integracji Europy Środkowej mogłaby być Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. Tam chodziło o przeciwstawienie się ryzyku wojny, o zapobieżenie temu, że już między Niemcami a Francją nigdy nie dojdzie do wojny, ponieważ będzie to fizycznie niemożliwe. Dziś chodzi o przeciwstawienie się rewolucji genderowej i pokazanie, że my nie tylko się przeciwstawiamy jako poszczególne rodziny, poszczególne partie czy poszczególne kraje, ale my jesteśmy przekonani o uniwersalności tych zasad i tworzymy dokumenty prawne, które wyrażają tą uniwersalność, że to my bronimy tego, co uniwersalne, bo każdemu człowiekowi potrzebna jest rodzina, w której będzie przekaz kultury, a oni bronią tego tak naprawdę, co partykularne, które tylko ze względu na masowość tych partykularyzmów ubiera się w jakiś kształt społeczny. To ja zadam w takim razie ostatnie pytanie. Z pana doświadczenia, ma pan bardzo duże doświadczenie polityczne, myśli pan, że jaka najlepsza opcja byłaby dla naszego kraju, gdyby po wyborach wygrała Prawo i Sprawiedliwość samo, gdyby wygrało i weszło w koalicję z Konfederacją, czy z PSL-em, chociaż pan już tutaj powiedział, że z PSL-em by nie było najlepszą opcją, czy może widzi pan, no jest jeszcze oczywiście szansa, że nie wygra, no bo to też jest taka ewentualność, więc czy taka ewentualność może by była jeszcze lepsza dla naszego kraju? Ja mówiłem o opcji na głosowania, nie uważam, że wszystkie... Jestem przeciwnikiem tego hasła, tych standardów europejskich i tak dalej, przenoszenia wzorów, bo nie zawsze to są dobre wzory, ale tam, gdzie w sposób długi działają instytucje polityczne, to warto zobaczyć, jak one działają i z pewnych doświadczeń korzystać. Niemiecka CDU działała tak, no przynajmniej zrealizowali Zjednoczenie Narodowe. Działała tak, że oni mówili, że nawet gdyby zdobyli większość, to będą trzymać FPD, tak było w latach 80. I w moim przekonaniu zupełnie nie rozumiem, dlaczego politycy zadowalają się takim pochwyceniem władzy. Byle zdobyć jeden mandat więcej i potem się będziemy przez 4 lata urządzać awantury, gimnastykować i tak dalej. Zupełnie tego nie mogę zrozumieć, dlatego że w naszym porządku konstytucyjnym partia, która ma premiera, ma całkowite panowanie nad koalicją, więc ja uważam, że najlepsza byłaby szeroka koalicja prawicowa, bo ona po pierwsze pokazała zasięg społeczny, a nawet gdyby to nie była koalicja, to muszę powiedzieć, że nie rozumiem jednego. Z perspektywy moich 5 lat pracy w Parlamencie Europejskim, dlaczego nasz rząd, wtedy kiedy był atakowany w Europie, zamiast powtarzać tą mało sensowną ideologię tylko my, nie mówił, poparcie dla spraw, których bronimy, jest szersze niż dla naszego rządu. Czy ja przepraszam, to ataki, które wy podejmujecie,
atakom, które wy podejmujecie, są przeciwni nie tylko Polacy, którzy popierają nasz rząd, ale o wiele więcej Polaków. Naprawdę patrzyłem, jak wielu posłów występowało w obronie Polski i tak dalej, szczególnie tych wybranych wtedy z tej listy korwinowskiej. No można by powiedzieć, że proszę bardzo, ci panowie nie reprezentują większości rządowej, a też są przeciwni waszym atakom. To byłoby o wiele skuteczniejsze. W wielu sprawach PSL się wstrzymywał od głosu. Na przykład w głosowaniach w kraju też można było pokazać, że państwo chcecie traktować jako reprezentację Polski tylko radykalną opozycję, która nawet całą opozycją nie jest i tak dalej. Dla każdego rządu, który chce reprezentować kraj, takie szerokie poparcie w sytuacjach zagrożenia suwerenności, w sytuacjach, kiedy trzeba bronić swojego mandatu narodowego przed naciskami z zagranicy, jest o wiele bardziej logiczne. Ale w ogóle, czy te partie są dojrzałe do współpracy wzajemnej, do niezależności od opinii? Mówię, najpierw zadbajmy, to co w naszej mocy, nie od nas zależy to, jaka koalicja powstanie. My stworzymy przesłanki. Mówię, najważniejsze jest to, żeby w Polsce była bezpieczna większość partii, które tworzą takie minimum, które respektują minimum interesu publicznego. W różnych sprawach. Dlatego, że mówię, tutaj każdej z nich można postawić i trzeba postawić, pokazać te wątpliwości, które budzą. Jedna z pań zapytała, czy powstanie kiedyś partia, której będzie można bardziej zaufać niż tym, które są. No, być może powstanie, ale też nie wiadomo, czy mechanizmy życia politycznego nie przemielą. Mówię, my musimy uwierzyć w naszą rolę jako opinii publicznej. I że głosujemy, nawet jeżeli głosujemy na partię, to głosujemy dla Polski, a nie dla partii. Warto wobec nich zachować rezerwę, żeby nie popadały w tą ideologię tylko my. Bo jedni popadają dlatego, że mają chwilowo największe poparcie, inni popadają, bo im bardzo szybko przyrosło i wierzą, że tego... Nie, to... A jeszcze inni, że tak powiem, może są bardziej skromni, a z kolei idą w konformizm wyborczy. No mówię, my musimy być strażnikami interesu publicznego, bo innego strażnika jak opinia publiczna nie ma. Pan redaktor Garstecka mówił o przypadku Francji. Francja to jest taki sam przypadek odradzania się prawicy jak wiele innych krajów. Jestem bardzo zawiedziony tym, jako człowiek, który do Francji wiele razy jeździł i tak dalej, tym zjazdem, jaki dokonał ten kierunek, który dzisiaj reprezentuje Zjednoczenie Narodowe, schodząc na pozycje aborcjonistyczne i tak dalej. No ale pojawiła się nowa prawica i pojawiła się nowa prawica. Pod wieloma względy nie zgadzamy się z nią tak, jak i z innymi ugrupowaniami we Francji. Mówię o polityce i o Reconquête, ale myślę, że w sprawach rodziny odwagi przeciwstawienia się tym trendom europejskim będzie odważniejsza. Najważniejszy jest naród. My musimy naprawdę wierzyć w znaczenie naszego głosu i nie oczekiwać tego, że właśnie politycy dadzą nam poczucie sensu. Tego poczucia sensu musimy szukać w wierze, w historii i w naszej odpowiedzialności. Czy dobrze rozumiem, jest pan zwolennikiem nawet takiego wyjścia, które było najlepsze, żeby PiS zaprosił Konfederację i PSL do takiej współpracy? Myślę, że szeroka koalicja na starcie byłaby w ogóle najlepsza, to na pewno. Choćby dlatego, żeby tworzyć taką najlepsza byłaby nawet dla tej partii, która będzie rządem kierować, obojętnie kto to będzie. Bo wtedy rząd nie zależałby od złego humoru 2, 5 czy 10 posłów. No ale wiecie państwo, dlaczego politycy tego nie robią? No, kiedyś usłyszałem od jednego z liderów partyjnych, w czasie takich, ja dzisiaj już jestem poza polityką partyjną, to już jest zamknięty rozdział mojej działalności, ale wtedy, kiedy jeszcze prowadziłem takie negocjacje, to takiego, kiedy bardzo realistycznie prowadziliśmy rozmowy w sprawie jakiegoś porozumienia wyborczego, to usłyszałem, że przecież mówi nam tych miejsc, które są na liście, to jest za mało, żeby ukontentować naszych działaczy. 920 miejsc to za mało. To wiecie państwo, wszystkie te partie się nie mogą dogadać z innymi, bo muszą ukontentować swoich działaczy. Dlatego tak ważne jest przywództwo
który powie na przykład nie, który powie nasza partia jest po coś i tak dalej. To jest rola przywódców, żeby ludziom postawić pewne wymagania i tak dalej. No ale to już mówię. To już jest inna problematyka. Drodzy Państwo, ja powiem szczerze, pan Marek powiedział, że jeżeli ktoś nie będzie miał czasu, to trochę zdradzi więcej tej rzeczy. Ja uważam, że na tą książkę powinniście Państwo znaleźć czas z tego powodu, że ona bardzo dobrze potrafi ułożyć w głowie ten ostatni szczególnie okres. Potrafi pokazać, jak ważne jest, szczególnie tutaj w tej książce to jest ukazane, na podstawie tego, jak zmarnowany został potencjał na przykład partii Kukiz, który mógł wnieść pewne działania, jak później zostało tak samo w przypadku prezydentury pana Bosaka. Ten potencjał został zmarnowany. Może na tyle gdzieś tam zmiany myśleniowe zostały zmienione, że po tych wyborach nastąpi coś innego, ale myślę, że ta książka bardzo dobrze pokazuje nam realia świata polityki oraz tego, w jaki sposób możemy spotkać się z tymi zagrożeniami, ale również jakie korzyści mogą z tego wypłynąć. Ja panie Marku chcę bardzo serdecznie podziękować. Poproszę o brawa dla naszego gościa. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za pytania i za to spotkanie. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za ten wieczór, że pomimo wakacji udało się, że tak tłumnie przyszliście na to nasze dzisiejsze spotkanie, na premierę książki Prawica na rozdrożu, notatki przedwyborcze pana Marka Jurka, europosła, posła, autora książki, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która to książka została wydana przez wydawnictwo Dębogóra. My, drodzy Państwo, nasze spotkanie transmitowaliśmy przez telewizję EWTN, która to telewizja jest największą katolicką telewizją na świecie i która oczywiście jest w Polsce już w wielu miastach też na multipleksie, a my transmitowaliśmy nasze spotkanie przez internet. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę do niego powrócić, to jest możliwość, jest ono zapisane właśnie na EWTN Polska w zakładce Agere Contra. A my właśnie nadajemy z kawiarni Agere Contra, której mam przyjemność być właścicielem, której celem jest pokazywanie różnych myśli, różnych dróg, ale oczywiście tych, które mają nas, jak to pan powiedział, korzystając z tego hasła, które jest nazwą naszej kawiarni, pójść pod prąd czy naprzeciw, ale oczywiście naprzeciw temu, co może serwować nam świat, a w zgodzie z tym, co oczywiście kieruje dla nas Pan Bóg. Serdecznie Państwu dziękuję, życzę dobrego popołudnia. Dzisiaj mamy czwartek, więc jeszcze wieczoru, niech będzie. Cudownego weekendu i mam nadzieję też gorących, upalnych wakacji. Serdecznie Państwu dziękuję. Poproszę Państwa jeszcze o chwilkę zostanie na miejscach. Ja tylko zakończę naszą transmisję. Dziękuję Państwu, którzy oglądali nas online i życzę również dobrego wieczoru.